Rozmawiamy z Grzegorzem Kozłowskim po walce podczas meczu z Kuba Domadores. Grzesiu, niestety przegrałeś swoją walkę, ale chyba możesz być zadowolony ze swojej postawy. Postawiłeś twarde warunki Kubańczykowi. Również witam. No, staram się dać z siebie wszystko, 100%. No, włożyłem w tą walkę bardzo dużo serca, no ale no, widać, no, zabrakło czegoś. Nie wiem czego, prawdopodobnie kondycji i wytrzymałości. Będę się starał już po krótkim odpoczynku, żeby wzmocnić swoją wydolność, żeby było lepiej w następnych walkach, tak? No właśnie widziałem. Walka była prowadzona w bardzo szybkim tempie. Kubańczyk narzucił od pierwszej rundy praktycznie takie wysokie tempo. Jak to zniosłeś? Widziałem, że w tych rundach czwartej i piątej to już tak bardziej na ambicji trochę boksowałeś. No, powiem, że osłabił mnie jednym ciosem na dół. No troszkę poczułem, ale to było pod koniec chyba trzeciej rundy. Bodajże nie pamiętam za bardzo. No ale no, wiadomo, no, troszkę dłuższe ręce miał, ciężko było podejść, szybki też był. Właśnie, czym najbardziej Kubańczyk tak w ringu cię zaskoczył? No strasznie ambitny był, no i szybki. Na nogach strasznie latał, ciężko było go tam złapać. A jak mocno bił Kubańczyk? No, na korpusie to poczułem praktycznie tylko jeden cios, no bardziej to mnie zasypywał ilością tych ciosów. No nie były takie mocne, za ani raz mnie zamroczyło w głowie, ale zasypywał, trochę wybijało mnie z rytmu te jego ciosy na głowę. Dzięki za wywiad. Dzięki.